Ktoś ładny równa się utalentowany, mający powodzenie, jest otwarty. Tak właśnie myślimy w pierwszej chwili, gdy napotkamy na swojej drodze taką osobę. Jesteśmy wbrew pozorom oszczędni w kwestii poznawania świata. Uprzedzenia i ocenianie po wyglądzie są swego rodzaju uogólnieniami wprowadzanymi na podstawie czasem fałszywych, a na pewno niekompletnych informacji, które często wyrażają negatywny osąd bez wcześniejszego poznania danej osoby. Budujemy obszerny i spójny obraz innego człowieka na podstawie kilku ograniczonych sygnałów, choćby bazując na barwie głosu, sposobie ubierania się czy wyglądzie. A może właśnie przede wszystkim po wyglądzie. Proces skąpstwa poznawczego. Mechanizm obecny w naszym umyśle oraz wykorzystywany przez niego niemal cały czas nosi nazwę skąpca poznawczego, który ogólnie mówiąc selekcjonuje wiele niepotrzebnych informacji oraz upraszcza większość z nich, a skutkuje to korzystaniem przez człowieka ze stereotypów, schematów i innych tego typu wymysłów upraszczania rzeczywistości. W większości przypadków skąpiec poznawczy ma słuszne zastosowanie, niekiedy jednak wprowadza w błąd i działa na niekorzyść procesów poznawczych poprzez wyuczone postawy zapisane w naszym umyśle. Najbardziej podstawowym tokiem pojmowania rzeczywistości są procesy spostrzegania, nadające znaczenie odbieranym bodźcom. Działają one wraz z udziałem pamięci, która przechowuje ciągłość zdarzeń oraz spostrzeżenia i wyobrażenia obiektów rzeczywistych i abstrakcyjnych. Skąpstwo poznawcze powoduje to, że nie chcemy inwestować naszego czasu i uwagi na rozmowę z kimś, kto na pierwszy rzut oka nie wydaje nam się interesujący lub którego po prostu na podstawie kilku szczegółów zaszufladkowaliśmy jako lenia czy osobę niezbyt rozgarniętą. Jednocześnie damy kredyt zaufania komuś, kto zainteresuje nas swoim wyglądem czy zachowaniem. Tak zwane pierwsze wrażenie stało się niezwykle cennym narzędziem. Choć jednocześnie każda osoba zapytana o zdanie w tej sprawie powie, że nigdy przenigdy nikogo nie skreśla na dzień dobry i nie ocenia po wyglądzie. Poświęcamy na poznanie innych minimalną ilość uwagi i wysiłku. Tylko tyle, ile wystarczy na wytworzenie jakiegokolwiek obrazu innego człowieka. Akcent powinien być tu postawiony na posiłkowanie się stereotypami i uprzedzeniami, które znacznie upraszczają sprawę. Pozwalają poznać jak najwięcej przy jak najmniejszym wysiłku. Ocenianie czyichś cech na podstawie określonych schematów. To, jak oceniamy osobowość na podstawie twarzy, zależy od naszych wcześniejszych przekonań na temat tego, jak działa osobowość. Ludzie tworzą własne odczucia na podstawie czyjegoś wyglądu twarzy w ciągu zaledwie kilkuset milisekund. Zauważa Jonathan Freeman, autor i profesor na Wydziale Psychologii i Centrum Nauk Neuronowych Uniwersytetu Nowojorskiego. Nasze odkrycia sugerują, że nabywanie odczuć względem wyrazu twarzy kształtowane są nie tylko przez specyficzne cechy, ale także przez nasze własne przekonania na temat osobowości. Na przykład szczegóły, które sprawiają, że twarz wygląda atrakcyjnie i sprawia, że odbieramy ją przyjaźniej, kojarzą nam się identycznie. Twarz wpasowująca się w nasz gust równa się przyjazna osoba. Od dawna przecież wiemy, że ludzie stwarzają własną wizję czyjejś osoby jedynie na podstawie wyglądu jej twarzy. Na przykład osoby o dziecięcych rysach uważamy za miłe i nieszkodliwe, a te z twarzami, które posiadają w sobie chociaż ułamek gniewu, za agresywne, nieprzyjazne i niekoniecznie warte zaufania. Mniej jasne jest to, jak powszechny jest ten proces i jak dokładnie przebiega. W swoim badaniu dla czasopisma naukowego Amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk naukowcy zbadali te pytania poprzez serię eksperymentów, w szczególności starając się ustalić, czy nasze własne wcześniejsze przekonania na temat działania osobowości wpływają na sposób, w jaki widzimy ją na twarzach innych. Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia potwierdziły ich przewidywania. Im bardziej badani wierzyli, że podobne do siebie dwie cechy, takie jak kompetentność i życzliwość, współwystępują u innych, tym bardziej byli przekonani, że ich osobiste wrażenia na temat przedstawianych twarzy o takich dwóch cechach są niezmiernie podobne do siebie. W ostatnim eksperymencie naukowcy zestawili dokładne rysy twarzy używane do badania za pomocą najnowocześniejszej metody, która może wizualizować mentalny obraz danej cechy osobowości tak, jak widzi je nasz umysł. Odkryli, że rysy te używane do oceny osobowości rzeczywiście zmieniają się w oparciu o nasze przekonania. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki sugerują, że przekonania dotyczące osobowości kierują odbieraniem jakiegoś wrażenia.
Także ludzie, którzy wierzą, że jakiekolwiek zestawy cech osobowości są ze sobą powiązane, zwykle widzą te cechy w podobny sposób na twarzach, mówi naukowiec. To może wyjaśniać, w jaki sposób ludzie mogą mieć w nawyku przypisywanie danej emocji do własnych przyzwyczajeń. W efekcie czego uzyskujemy taki, a nie inny obraz czyjejś osoby. Wyniki dostarczają dowodów na to, że większość cech postrzeganych na twarzy innych osób nie jest wyjątkowa, a jedynie pochodzi od siebie nawzajem, z kilkoma podstawowymi cechami kierującymi procesem. Schematyczne postrzegania a kategoryzowanie ludzi. Łatwiej być ładnym. To smutna prawda o nas, ludziach. Oceniamy innych po wyglądzie. Nasz mózg chce symetrii i piękna. Osobom ładnym, atrakcyjnym z góry przypisujemy dobre cechy. Empatię, szczerość, godność zaufania. Piękni ludzie po prostu wzbudzają w nas większe zaufanie i sympatię. Osoby z jakimś defektem będziemy uważać za osoby posiadające to coś, dzięki czemu będziemy je potępiać. Z autopsji wiadomo, że wystarczy być rudym, żeby traktowano kogoś odmiennie. Bo jak rudy, to kłamie i jest podstępny. A jest to wyłącznie kwestia kulturowa, bo Judasz, bo rudy lis, co kradł kury, i tak dalej. Przykładów takich defektów jest znacznie więcej i między innymi są to krzywy lub duży nos, piegi, wypryski, rozstępy, blizny czy rany skórne, przebarwienia, łuszcząca się skóra związana ze standardowymi reakcjami organizmu czy też chorobą. Atrakcyjność fizyczna na pewno jest więc kapitałem. Ci, którzy tego uroku doskonałości cielesnej nie mają, muszą nadrabiać w inny sposób. Szczupli i wysportowani, czyli muszą być fit. Bycie wysportowanym i posiadanie wspaniałej sylwetki to przecież nic złego. Jednak niektórzy mają to domyślnie zapisane w genach i nie muszą za wiele robić. Inni wręcz przeciwnie. Bycie smukłym może być również obiektem takiej samej oceny jak bycie otyłym. Statystycznie częściej negatywnie oceniamy ludzi szczupłych, wysportowanych lub ładnie i schludnie ubranych. Widzimy szczupłą osobę idącą chodnikiem i również oceniamy. Ale ona umięśniona, potwornie kobieta. Eleganckie ubrania, makijaż, z pewnością jest homo. Ale się ubrała. Cycki na wierzchu, ale świeci tyłkiem. Pewnie jest łatwa i pusta. Nie ma znaczenia, czy jesteśmy otyli czy szczupli. Negatywna ocena przez innych zawsze będzie istniała. Sami też się jej nie możemy oprzeć, chociaż nawet w myślach, chociaż na ułamek sekundy. Tak już jesteśmy zaprogramowani. Nie powinno się oceniać, ale... Wprawdzie człowieka nie należy oceniać po wyglądzie, to jednak zasady zasadami, a życie mówi swoje. Naukowo udowodniono, że osoby zadbane nie tylko mają większe powodzenie u płci przeciwnej, ale także więcej zarabiają. Każdy jest inny, każdy ma swoje wartości i zasady, gusta i guściki. Po co więc dostosowywać się na siłę i upodobniać do innych? Odpowiedź jest niestety dość prostolinijna. Po to, żeby mieć lepiej w życiu i być lepiej traktowanym. Smutne, ale prawdziwe. I chociaż wiadomo, że w niektórych zawodach obowiązują mniej lub bardziej oficjalne stroje, to coraz więcej osób zastanawia się, jak skomponować swój indywidualny imidż zgodnie ze stylem firmy i preferencjami szefa. Według ekonomistów z Uniwersytetu w Teksasie zarobki osób atrakcyjnych fizycznie są średnio o 5% wyższe i to w tak zwanym systemie godzinowym. Miesięcznie ci ładniejsi zarabiają ponad 20% więcej niż ich mniej atrakcyjni koledzy. Różnice w pensjach naukowcy zauważyli także u osób o przeciętnej urodzie. I tak w Stanach Zjednoczonych przystojni pracownicy zarabiają $42,000, nieco mniej przystojni około $38,000, podczas gdy ci niemal całkowicie pozbawieni uroku około $34,000 rocznie. W przypadku pań dużą rolę odgrywa waga oraz fryzura. Z badań przeprowadzonych dla odmiany przez nowojorskich uczonych wynika, że kobiety ze znaczną nadwagą zarabiają średnio o 17% gorzej niż ich szczupłe koleżanki. U panów natomiast niebagatelnym elementem warunkującym odpowiednie wynagrodzenie jest wzrost. Każde dodatkowe centymetry oznaczają w Ameryce zwiększenie płacy o 1,8%. Niemal 70% internautów przepytanych przez jeden z portali przyznało, że pracodawca czy rozmówca dokonuje całościowej oceny już po 2 sekundach kontaktu. 2 sekundy to zdecydowanie za mało, żeby zaprezentować swoje umiejętności czy najlepsze cechy charakteru, ale wystarczająco, żeby błysnąć eleganckim uczesaniem czy oryginalną biżuterią. Aby nasz wizerunek był przekonujący, musi być spójny i zapięty na tak zwany ostatni guzik.
To, jak się ubieramy i prezentujemy, nie tylko wpływa na to, jak postrzegają nas inni, ale też na to, jak czujemy się we własnej skórze. Brak stylu czy źle dobrana garderoba mogą skutecznie zahamować rozwój kariery, a dyplom najlepszej uczelni może obecnie przegrać z przetłuszczonymi włosami i obgryzionymi paznokciami. Podsumowując. Pierwszym krokiem do poradzenia sobie z wrodzonym skąpstwem poznawczym jest świadomość, że ono naprawdę nie istnieje. Samo doskonalenie, jakie podejmiemy w celu walki z nim, zaprocentuje nie tylko rozwojem zawodowym i wyższym poziomem prac badawczych, ale również rozwojem osobistym w postaci zdolności do samodyscypliny, przydającej się przecież także w prywatnym, codziennym życiu. Akceptacja jest kluczem. Szczerze akceptujmy ludzi bez osądzania ich za ich wygląd. Każda minuta, którą spędzisz na osądzaniu w myślach dziewczyny, która stoi przed tobą w autobusie, mogłaby być spożytkowana zupełnie inaczej. Może zamiast z góry oceniać, skupmy się na poznaniu innego człowieka. Poznajmy tę osobę dogłębnie, zamiast tysiąca powierzchownie. Nowym osobom pojawiającym się w naszym życiu pozwólmy dać się poznać i otworzyć, zanim wrzucimy je do określonej szuflady. Tymczasem ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie docenić moją pracę, pamiętajcie o ocenieniu tego filmu i o podzieleniu się tym materiałem ze znajomymi. Do usłyszenia, cześć!